Cześć. Dzisiaj nie będzie żadnej naprawy. Po prostu zdemontujemy sobie Dela, który uległ zalaniu. On był już u mnie w serwisie. Nie pamiętam, czy wrzuciłem to na kanał. No, zalany na mega, mega wielkiej powierzchni. Tam płyta główna to musiała w czymś pływać. No, naprawa była nieopłacalna. Klient wtedy zabrał komputer. Być może jeszcze poszedł zasięgnąć od kogoś innego, znaczy no radę od jakiegoś innego serwisu i odezwał się do mnie niedawno, czy nie chciałbym go odkupić. Tak, no ja znając jego stan, wiedziałem co mogę z niego, że tak powiem, dalej sprzedać, co jest na śmietnik, no i odkupiłem ten komputer. A dzisiaj po prostu go zdemontujemy, tak żebym mógł sobie popstrykać fotki i wywalić to na Allegro. Co nie mam pojęcia kiedy nastąpi, bo ostatnio to wystawianie aukcji idzie mi jak krew z nosa. No ale okej, weźmy się do roboty. Dobra, żeby zdjąć klawiaturę, poza odkręceniem śrubek z dołu, należy tutaj tu i tu podważyć zaczepy. Ja zrobię to kostką. Cyk, cyk, cyk. Dosyć sprawnie to poszło. Zobaczymy jak będzie dalej. Poszło. Klawiatura od razu do śmietnika, tak naprawdę, gdyż zalanie nastąpiło od góry, to jedyne jej zastosowanie to na klawisze. Gdzieś tam dołączy do mojego klawiaturowego śmietnika. No i widzę, że komputer musiał być gdzieś oddany do dalszej diagnozy, gdyż śrubek brakuje tu. Konektor. Nie wiem, czy on tu powinien być luzem, czy powinien tutaj blokować się dwoma ząbkami. Nie pamiętam, więc nie będę się wypowiadał. Aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że powinna być jeszcze jakaś taśma. Chociaż tutaj jest jedno touchpada. No zobaczymy. W każdym bądź razie jest jedno gniazdo, które jest puste. Tutaj była klawiatura. I tu. I to tyle, tak? No, teraz sobie zdejmiemy.
Dobra. Jedna śrubka, która została po wcześniejszym montażu. Ją przegapiłem. No cóż. O, super, wszystko odeszło. Widzicie ślady zalania tu, tu, tu. No, popłynął zdrowo. No proszę, dysk 1 terabajtowy. Później go podepnę, sprawdzę, jak on się ma po tej mokrej przygodzie. Ale jeżeli byłoby ok, to by było fajnie. Być może sobie bym go na dane wrzucił do latka, bo w sumie nie brakuje mi miejsca, no ale im więcej, tym lepiej. No niestety wydaje mi się, że z dysku nic nie będzie. Widzicie? Osad. Zobaczymy później. Karta również. Widzicie? Pordzewiała. Jak patrzę w aparat, to wydaje mi się, że mam brudne ręce. Dziwne. No i dobra, czekajcie. Odłączymy głośniki. Dobra, lekko go otworzymy. Taśma od matrycy, jak widzicie, tutaj złączę i to zapewne tam, gdzie było to jedno puste złącze pod klawiaturą, to zapewne tam powinno być podpięte, no ale powinno, ale nie było. Czekajcie. Dobra, teraz w pewności wyjmiemy włącznik. Tak, to jest włącznik. Włącznik jest nienaruszony.
tutaj pozbyć. Tak, odkręciliśmy palm rest od zawiasów. Aha, dobra. Musimy zdjąć płytę główną. Tutaj mamy jeszcze gniazdo zasilania. Z tej strony moduł audio i USB. I w ten sposób został nam goły palm rest z głośnikami i z touchpadem. Jednak zostanie to już w jednym kawałku. Touchpad będzie jako gratisowy dodatek do obudowy, gdyż nie jestem w stanie sprawdzić, czy element jest sprawny. Teraz w kolejności zdejmiemy sobie chłodzenie. Dobra. Odgnijmy sobie zawiasy, aby nie przeszkadzały. No i dobra. Ramka matrycy nie ma żadnych śrubek z zewnątrz, tak więc jest zamocowana na zaczepach. Najprawdopodobniej zdejmuje się ją, odginając ją do wewnątrz ekranu. No, trzeba to zrobić delikatnie, żeby nie połamać, tak. Klient zwraca na to uwagę zazwyczaj. Jak wyłamie się jeden z danej strony, to nic nam się nie stanie, tak? Ale jeżeli połamiemy jeden, drugi, to już w tym miejscu ramka najpewniej będzie odstawać. Dobra. Czekajcie. Się przyjrzę tylko, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, ramkę należy wginać do środka, ten fragment, lub odchylać klapę. Klapa jest jedną z grubszego tworzywa, tak więc zdecydowanie łatwiej będzie odginać ramkę. Ale zobaczymy. Thank you.
Klapa w dalszym, znaczy klapa, ramka jest przyklejona, no idzie ciężko, aczkolwiek trzeba się z tym trochę pomęczyć, aby nie połamać. Można by to podgrzać delikatnie, jednak ryzykujemy, bo to jest plastik niewiadomej jakości i wytrzymałości na temperaturę, tak więc ja wolę to zrobić po staremu, z wyczuciem. I tyle. To plasterek z numerem telefonu do klienta już nie będzie potrzebny. Dobra. Ramka jest przyklejona na praktycznie całym obwodzie. Wszystkie zaczepy są na swoim miejscu. Taśma się odkleiła od matrycy, ale wystarczy ją docisnąć, ona znowu trzyma. No i tyle, tak. Demontaż praktycznie dochodzi końca. Taki drucik, który ci mu się przyjrzę. Wydaje mi się, że go trzeba. O właśnie, tak, do góry. Wy tego nie widzieliście zapewne, bo kamera jest dosyć daleko, no ale trzeba go. Miejcie na uwadze, że jest tam jakiś drucik, tak, który to trzyma jeszcze w kupie. Kurczę, trochę mi się klej tu rozpaćkał. Ale to nic, to nie to jest przedmiotem filmiku. No i co? Zawiasy, tak? Żeby odkręcić zawiasy, należy ukręcić tu trzy śrubki, one są razem z prowadnicami. I tyle. Ja zostawię je na swoim miejscu, ale taśmę matrycy wyjmę, żeby wyjąć taśmę, trzeba odkręcić lewy zawias. O proszę, jakiś jeden element mocowania jednak nie podołał, ale jeden to jeszcze nie tragedia. Cyk, cyk, mamy już taśmę matrycy, ja przykręcam zawias. I w takiej oto formie element trafi na aukcję razem z kamerką, antenkami Wi-Fi i zawiasami.
Cyk. Cyk. Dobra, to by było na tyle. Nie ukrywajmy, filmik nie za wiele wnoszący tak naprawdę, chociaż swego czasu było ich na kanale pełno. Ale jako, że dzisiaj osiągnęliśmy kanał, osiągnęliśmy poziom 300 subskrypcji, jest to jakoś tam mały jubileusz, tak więc postanowiłem nagrać cokolwiek, a nie wrzucać coś, co nagrałem wcześniej, a dopiero dzisiaj wrzucić, tak? To jest nagrane w dniu dzisiejszym, czyli w dniu, w którym osiągnęliśmy te 300 i tyle. Tak wyszło. Dziękuję Wam, że jesteście. Zachęcam do subskrypcji nowych widzów, do jakiejś tam aktywności na kanale typu lajki, komentarze i tak dalej. Dobra, dzięki za poświęcony czas. Zachęcam do obejrzenia następnych wstawek.